Witam Was serdecznie 8 grudnia w piątek, a czynię to słowem zapisanym w księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale od 18 do 19 wiersza. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Oraz słowo z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału 31 wiersza. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. Często zdarza się tak, że naszymi myślami, wyobrażeniami sięgamy do przeszłości. Do tego, co było dla nas trudne, i wzbudzało w nas stres. Coś, co jest dla nas niewygodne. Prorok Izajasz mówi o tym, żeby spojrzeć dzisiaj w przyszłość. Nie oglądać się tylko na przeszłość. Przeszłością raczej się nie najemy, ani też nie podbudujemy. Przeszłość oczywiście ma pewne podwaliny w dobrych doświadczeniach. Natomiast prorok Izajasz mówi nam o tym, abyśmy popatrzyli w przód. Tak samo tekst z Ewangelii Mateusza mówi nam o tym, abyśmy na pozór, patrząc się na Królestwo Boże jako ziarnko gorczyczne, które z początku tak naprawdę jest małe, nic nieznaczące, w oczach ludzkich bezwartościowe, kiedy zostaje zasadzone, podlane, jest jednym z największych krzewów, które rośnie od 2 do 3 metrów. A więc to, co z pozoru może się wydawać małe, może przede wszystkim wzbudzić dobrą przyszłość. Tak jak Słowo Boże, które jest zasiewane. Możemy mieć wrażenie, że Słowo ogłoszone nie przynosi żadnego pożytku, a jednak zasiane może przynieść wiele dobrego. Czy mamy takie czasem wrażenie, że przeszłość jest dla nas bardzo wygodna? Tam możemy się często osadzić, mówić o tym, jak było pięknie, jak było wspaniale, jak te tradycje wyglądały, że dzisiejszy świat jest zły, że dzisiejszy świat jest taki, nie podoba mi się. Myślę, że żyjemy w czasach, które oferują nam bardzo wiele dogodności i komfortu. Natomiast żyjemy też w czasach, które mówią nam o tym, jak bardzo mocno jesteśmy zestresowani. Może warto zobaczyć na Słowo Boże jako na to małe ziarno, aby go zobaczyć i w nim zobaczyć Jezusa Chrystusa, który przychodzi i mówi nam, że takie będzie Królestwo Boże. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. My mamy zasiać, a Bóg przyniesie plon. Pozostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.